Cześć, dzień dobry, nazywam się Piotrek Jędrzejak. W Motogenie mamy operację Lato, tydzień Triumfa, ale o tym motocyklu dzisiaj nie będę opowiadał pierwszych wrażeń lub szybkiej opinii, ponieważ pełny test Tigera 900 GT znajdziecie w niedzielę na YouTubku. Tutaj opowiem Wam o kilku ciekawostkach. Ten motocykl należy do kategorii średnich adventurów i w filmie opowiem, dlaczego bardzo mi się ta kategoria podoba, ale poza tymi ogólnymi cechami on ma naprawdę sporo bardzo fajnych ciekawostek i to o nich teraz opowiadam. Na przykład szyba przednia. Bardzo prosta konstrukcja, na takich fajnych sprężynujących podkładkach, obsługiwana jedną ręką w kilku różnych stopniach. Zaciski hamulcowe. Takie same jak w superbajkach, Brembo Stylema. Hamują niesamowicie, ale zostały skonfigurowane tak, aby miały odpowiednie wyczucie w klamce. Kierunkowskazy na przykład mają aż 3 tryby pracy i to jest całkiem dziwne, ale już tłumaczę, o co chodzi. Jest zwyczajny tryb, manualny i przełącznik działa tak jak w każdym jednym motocyklu. W trybie basic, podstawowym, włączając kierunkowskaz, włącza on się na 8 mrugnięć i dodatkowe 65 metrów, po czym samodzielnie się wyłącza. Fajnie. A w trybie zaawansowanym jest jeszcze jedna akcja. Jedno dotknięcie przełącznika włącza kierunkowskaz na 3 mrugnięcia, a przytrzymanie przełącznika włącza kierunkowskaz na 8 mrugnięć i dodatkowe 65 metrów. No ciekawe, ciekawe, ale chyba musiałbym pojeździć nim tak z miesiąc, żeby się przyzwyczaić i wtedy ocenić, czy przydatne, czy nieprzydatne. Skoro jesteśmy już tutaj przy przyciskach, to jest ich sporo, ale okazuje się finalnie, że obsługa tego wszystkiego, wszystkich systemów i całego 7-calowego ekranu jest naprawdę przejrzysta i intuicyjna. A co ważne, mimo że ten motocykl był projektowany ponad 4 lata temu, to wszystkie przyciski są podświetlane. Z tym podświetleniem to musicie mi uwierzyć na słowo, no bo teraz nie widać. Poza wieloma trybami jazdy, tutaj jest też, uwaga, obsługa GoProsa. To fajna rzecz. Można też wrzucić wskazówki nawigacyjne tutaj krok po kroku. Przydaje się. Kanapa kierowcy na przykład ma fabryczną regulację bez użycia narzędzi. 2 cm wyżej lub niżej. Wystarczy ją podnieść, taką belkę przełożyć wyżej lub niżej i gotowe. Z kolei pod kanapą pasażera ukrywa się bezpieczny schowek na telefon. Zobaczcie. Wodoodporny, z ładowarką. W ogóle ładowarek jest 3. Jedna w tym bezpiecznym schowku, druga pod kanapą, trzecia przy zegarach. Tigery 900, jak wyraźnie widać, mają tylną ramę pomocniczą stalową, rurową i przykręcaną. A to oznacza, że jeżeli dojdzie do jakiegoś dachowania w szutrze albo w offroadzie, to spokojnie można ją odkręcić, wyprostować, pospawać, czy co tam trzeba i przykręcić z powrotem. A widzicie tą naklejkę? To jest nasza operacja Lato, fajna, ale tutaj mamy jeszcze naklejkę Aragon z koordynatami. Sprawdziłem. Jest to dokładnie region Aragon w Hiszpanii, ponieważ tam rozgrywał się rajd, w którym Iván Cervantes dominował w zasadzie na tym motocyklu w rajdzie, ale co dokładnie, to opowiem w filmie w niedzielę. Wersja Aragon ma jeszcze fabryczne gmole i ja tutaj przypomnę Wam tylko, żebyście śledzili nas na storieskach, tam komunikujemy o wszystkim, co robimy. Wpadajcie w czwartek o 19 na spoty pod Narodowym, no i weźcie udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest kask Schubert.